Dzień dobry Państwu, cześć z tej strony. Filip Dzięciowski Witam w kolejnym, już czternastym odcinku Crypto Mondays, czyli programie, w którym podsumowuję najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia związane ze światem kryptowalut, blockchaina, Web3. Dzisiaj opowiem Wam trochę odnośnie regulacji na temat rynku kryptowalut, jakie dzieją się teraz, mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale również odnośnie Europy, co to się u nas dzieje na naszym kontynencie. Porozmawiam trochę, Trochę sobie o e, również sytuacji związaną oczywiście z FTX. Dawno nie było w tym programie, co tam się dzieje, jakie kolejne, że tak powiem, fakty wychodzą na jaw. E, opowiem odnośnie premiery Stablecoina od Cardano, ale to zaczynajmy w takim razie. Jak już wspomniałem, o tym Stablecoinie, no to od tego zacznijmy. E, on ma mieć miejsce generalnie w pierwszych dniach lutego. Ten stablecoin będzie się nazywał Diet. Jest opracowywany wspólnie przez firmę Input Output Global, czyli organizację, która stoi za całym ekosystemem Cardano. I tutaj wspólnie jest tworzony z firmą COTI, czyli blockchainem w warstwy pierwszej. Po raz pierwszy generalnie mogliśmy usłyszeć o stablecoinie właśnie w ekosystemie Cardano w listopadzie 2020. 2022 roku. Do, teraz tak naprawdę nie została podana żadna konkretna data premiery, chociaż w zeszłym tygodniu już firma Koti informowała, że właśnie do końca stycznia ma się pojawić na rynku ten stablecoin. Mamy 30 stycznia. Raczej wszyscy się nastawiają, ja również, że bardziej to będzie pierwszy tydzień lutego. Ważne, żeby ten stablecoin dobrze funkcjonował, a nie żeby wychodził w sumie tak naprawdę zgodnie, że tak powiem, z deklarowanym deadline'em. W każdym razie, no tutaj deweloperzy e, deklarują, że wszystko już tak naprawdę jest dowiezione do samego końca i już ten stablecoin ostatnie testy przechodzi i niedługo będzie już dostępny na rynku. I co generalnie wiemy o tym stablecoinie? E, będzie on wspierany przez inne kryptowaluty zamiast fiatów. E, Aczkolwiek nie ma być on stricte algorytmicznym stablecoinem. Deweloperzy na pewno nie chcą tego, że tak powiem, określać z racji oczywiście tego, że no, algorytmiczne stablecoiny się kojarzą przede wszystkim z UST, czyli stablecoinem właśnie od ekosystemu Terra, no, który wiadomo jak skończył po prostu. I Diet ma być tutaj zabezpieczony przez dwa tokeny, przez ADA, czyli natywny token ekosystemu Cardano oraz przez SHEN. O którym trochę zaraz powiem. I generalnie wygląda to tak, że diet ma być dokładnie wspierany w 400% przez ADA, czyli na jeden token, na jednego dolara diet, przypadnie również cztery jakby dolary zabezpieczenia w postaci ADA. A jeżeli chodzi o SHEN, to ma być to zabezpieczenie na. Poziomie 500%. Czyli analogiczna sytuacja. No, jakby no, ten mechanizm ma zapewnić, oczywiście, że diet pozostanie stabilny, nawet jeżeli rynek by się miał załamać. Chodzi o to oczywiście, żeby, tak jak już wspominałem, nie było powtórki z Teru. Również deweloperzy zapowiadają, że diet ma się pojawić w 40 zdecentralizowanych aplikacjach opartych właśnie na Cardano. Również zostanie uruchomiona opcja płatnicza o nazwie DietPay, żeby można było płacić tym stablecoinem w całym systemie, ekosystemie Cardano. No i tutaj również właśnie pojawia się ten SHEN, który jest drugim tokenem zabezpieczającym. Koti przekazało, że giełda kryptowalut BitTrue uruchomił u siebie handel właśnie w postaci pary Diet-Shen. Co więcej, firma wspomniała, że Deweloperzy kończą opracowywać mechanizm migawek i wdrożenie interfejsu, interfejsu użytkownika, dzięki czemu społeczność Cardano będzie mogła śledzić system nagród dla posiadaczy tokena Shen. E, one będą rozdawane użytkownikom, które, którzy zdeponują i umieszczą swoje coiny ADA w smart kontakt, kontrakcie Biet. I tak samo analogiczna sytuacja z Shen. E, również słuchajcie, taka ciekawostka, że na blockchainie Cardano ma pojawić się stablecoin, stable od giełdy Binance. No, słuchajcie, pojawienie się generalnie właśnie stabilnej monety od Cardano e, umocni na pewno nadzieję na, że tak powiem, napędzenie rajdu e, zdecentralizowanych finansów DeFi w tym ekosystemie. E, no wiadomo, tego rodzaju aktywa bowiem są dosyć kluczowe przy tego rodzaju strategiach, jeżeli chodzi na przykład o niskie opłaty, o zachowanie niskich e, opłat transakcyjnych, które są dosyć istotnym właśnie Elementem DeFi. Tak więc e, ciekawe, kiedy to wyjdzie? Myślę, że raczej no na początku lutego, aczkolwiek no, to nie ode mnie oczywiście zależy. Tak generalnie tutaj deklarują deweloperzy. Chodźmy dalej. Jeżeli chodzi o regulacje kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, o których wspominałem, no to sytuacja wygląda tak. W zeszłym tygodniu w Senacie Nowego Jorku został złożony projekt ustawy, który ma na celu uczynienie kryptolegalnym legalnym środkiem płatniczym w sektorze publicznym. I chodzi tu dokładnie o Bitcoina, Ether, Litecoina oraz Bitcoin Cash. W praktyce ta ustawa oznacza, że yy, ustawa pozwalałaby na akceptację krypto jako formy Zapłaty za kary cywilne, grzywny, podatki i inne opłaty, które są pobierane poprzez władze stanu. Nie jest wykluczone, że lista tych kryptowalut zostanie docelowo rozszerzona. A dlaczego o tym mówię? Bowiem potencjalne nowe ustawodawstwo. Opisuje kryptowalutę w definicji jako, cytując, dowolną formę cyfrowej waluty, w której stosowane są techniki szyfrowania do regulowania procesu generowania jednostek walutowych i weryfikacji transferu środków działającej niezależnie od banku centralnego. Tak więc, no, otwiera to drogę do akceptacji tak naprawdę wszystkich kryptowalut i tokenów jako opcja zapłaty. Co więcej, ustawa umożliwiałaby władzom również dobrowolne zawieranie umów w celu zapewnienia akceptacji przez urzędy państwowe. Kryptowalut, właśnie jako środka płatniczego. Chociaż tutaj, co jest istotne, nie byłoby jakby prawne, prawnie narzucone e, różnym instytucjom e, uznawanie krypto, więc jeżeli dany organ powie nie, my nie akceptujemy krypto, to ma do tego pełne prawo. E, co jeszcze, słuchajcie, e, projekt tej ustawy jest autorstwa, członka zgromadzenia demokratycznego, czyli Kleda e, Weinela. On jest generalnie znany dosyć w Stanach Zjednoczonych jako taki polityk, który jest bardzo przyjazny kryptowalutom, chociaż no, on jest członkiem partii, e, która stoi dosyć w opozycji do e, kryptowalut, z obawy o tutaj ich wpływ, e, że chodzi o emisję e, na środowisko i wykorzystanie krypto na przykład do sankcji e, wobec e, do unikania sankcji wobec krajów, które, na które tutaj nałożyły Stany Zjednoczone właśnie je. Ale słuchajcie, co dalej jeszcze się działo w zeszłym tygodniu? Ponieważ bowiem, w zeszłym tygodniu również taka prawicowa senator. Ta pani, która się nazywa Wendy Rogers, przedstawiła w Waryzonie ustawę, która, właśnie jeżeli zostanie przegłosowana, to ustanowiłaby bitcoina prawnym środkiem płatniczym na terenie całego stanu. Wendy Rogers już w zeszłym roku, generalnie, analogiczną sytuację, czyli analogiczną ustawę złożyła, aczkolwiek wtedy nie przeszła, nie została przegłosowana. Jeżeli w tym roku by się udało, to na mocy tej ustawy można byłoby, agencje państwowe by mogły zawierać umowy z emitentami kryptowalut, żeby zapewnić obywatelom również właśnie płacenie podatków, czynszów, czy jakiś tam grzywo, grzywien w bitcoinach. Oraz również w altach w późniejszych latach, jak napisano w proponowanej przez Rogers ustawie. Słuchajcie, ale to nie koniec, bowiem również Biały Dom w dniu 27 stycznia opublikował oświadczenie, w którym przedstawia administracji prezydenta Stanów, jakby taki dokładny plan działania, jeżeli chodzi o ograniczenie ryzyka związanego z krypto. To znaczna część tego dokumentu, jakby skierowana do kongresu Stanów z wytycznymi legislacyjnymi. I tutaj, pierwszym elementem, roadmapy, że tak powiem, od Białego Domu. To jest przedstawienie kompleksowych ram, które już zostały wcześniej opublikowane we wrześniu. I chodzi generalnie o ramy właśnie, które by tutaj regulowały rozwój rynku cyfrowych zasobów. Po drugie, agencje wykonawcze, które naciskają na egzekwowanie prawa i wydają nowe wytyczne w sprawie regulacji. W tym dokumencie napisano, że planuje się wprowadzić w ogóle program świadomości społecznej, który miałby pomóc konsumentom zrozumieć ryzyko, które jest związane z kupowaniem kryptowalut. To jest generalnie całkiem sensowna rzecz. Wspomniano również tutaj o regulacjach rynku bankowego. Co więcej, Biały Dom przygotował taką listę zadań dla ustawodawców, i tutaj zalecenia obejmują dokładnie rozszerzenie uprawnień organów regulacyjnych. Czyli na przykład dla SEC, zaostrzenie wymogów dotyczących ujawniania informacji, czyli ograniczenie jednak prywatności, e, i zaostrzenie kar za niewłaściwe postępowanie, czyli na przykład dla giełd, które defraudują środki. Wiadomo, kogo mam na myśli. E, również autorzy przy okazji jakby wysłali taki sygnał e, do wszystkich podmiotów e, związanych z krypto, jakie działania nie są mile widziane. I tutaj na przykład. E, Napisano, że przepisy nie powinny dawać zielonego światła instytucjom głównego nurtu, takim jak fundusze emerytalne, aby one wchodziły na rynek krypto. Zwraca się uwagę na to, że ograniczenie takich działań ma zapobiec rozprzestrzenianiu się, cytując, zawirowań na rynkach kryptowalut na jakby resztę systemu finansowego. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o dotychczasowe regulacje rynku krypto, wydarzenia zeszłego tygodnia. Lecimy dalej. Słuchajcie, na polskim rynku bardzo istotna rzecz się wydarzyła, bowiem Arita, czyli firma, którą możecie kojarzyć z siecią kantorów, dołączyła do ugrupowania Fintech Poland. To jest dosyć ważna informacja, nie tylko dla samej firmy, ale też dla całego rynku krypto. Fintech Poland to jest niezależny think Tank, który specjalizuje się właśnie w cyfrowych finansach. Think Tank no, to jest jakby taka organizacja działająca non-profit, która doradza instytucjom politycznym w danych tematach. No tutaj oczywiście chodzi o próbę dialogu z rządem, jeżeli chodzi o regulację krypto. Przy okazji warto wspomnieć w ogóle o działalnościach takich podmiotów jak Polskie Stowarzyszenie Bitcoin czy Izba Gospodarcza Blockchain i nowych technologii, bowiem te organizacje już wielokrotnie starały się właśnie doprowadzić do rozmów z urzędnikami oraz politykami, żeby wspólnie przygotować regulacje dotyczące rynku krypto. Na przykład Polskie Stowarzyszenie Bitcoin organizowało pierwsze w ogóle... W naszym, że tak powiem, regionie Europy konsultacje społeczne dotyczące blockchaina w parlamencie. Do tego również eksperci pomagali posłom przy tworzeniu interpelacji poselskich na temat właśnie kryptowalut i brali również udział w pracach KNF-u, żeby tutaj uregulować rynek krypto. W podobnym kierunku właśnie stara się podążać Izba Gospodarcza Blockchain i nowych technologii. Więc fajnie, że my mamy organizację na naszym podwórku, żeby pomagać w ogóle instytucjom regulować rynek, że no bo wiadomo, posłowie nie za bardzo zawsze kojarzą, czym to się wszystko je, więc warto, żeby współpracowali z ludźmi, którzy właśnie mają pojęcie na temat kryptowalut od środka i też jeżeli chodzi o prawne różne rzeczy. I słuchajcie, bo w ogóle na dany moment zainteresowanie polskich polityków, czyli zainteresowanie polskich polityków, polskich polityków technologią blockchain nie jest jednak zbyt duże. Jeżeli chodzi o Polityków, którzy coś tam działają i przygotowali na przykład interpelacje właśnie dotyczące aspektów związanych z krypto, no to jest tak. Przemysław Koperski, to jest lewica, Mirosław Suchoń, kiedyś to był polityk nowoczesny i teraz to jest Polska 2050. Czy na przykład jest posłanka Mirosława Nykiel z Platformy Obywatelskiej. Tak więc jest możliwość, że większy wpływ na rządzących będzie miało właśnie udział Ari Ten w Fintech Poland. No, przypomnę, że CEO Ari Ten jest Mateusz Kara, który jest prawnikiem, który ma bardzo dużo wiedzy na temat w ogóle regulacji europejskich i światowych. Miałem okazję to już dwukrotnie z nim rozmawiać. Tutaj odsyłam Was do rozmowy, którą jakiś czas temu miałem przeprowadzić z Mateuszem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zacytuję jeszcze w ogóle firmę właśnie Ari Ten i ich ogłoszenie odnośnie dołączenia do Fintech Poland. 对呀。 Przynależność do tego stowarzyszenia daje nam możliwość wpłynięcia na kształtowanie otoczenia regulacyjnego, w którym działamy, ponieważ naszym głównym celem jest nawiązanie dialogu pomiędzy nowymi technologiami a tradycyjnymi finansami. Tak więc fajnie, że mamy swoich przedstawicieli, którzy mam nadzieję nawiążą właśnie kontakt z władzami, tak, z regulatorami i będą w stanie coś tutaj e, zdziałać, jeżeli chodzi o e, no, uregulowanie rynku krypto. Powodzenia! Fajna akcja, cieszę się, że coś takiego się dzieje. Pozostańmy jeszcze w temacie regulacji, bowiem Unia Europejska w zeszłym tygodniu również uchwaliła nowe przepisy dotyczące Bitcoina, jeżeli chodzi o związek z tradycyjnymi bankami. I słuchajcie, dokładnie wygląda to tak, że Parlament Europejski określił. Jakie reguły mają się tyczy działań tradycyjnych instytucji bankowych po ostatnim kryzysie finansowym, jakie je dotknął, ale również właśnie sporo napisano w kwestii posiadania bitcoinów przez banki. Komisja Spraw Gospodarczych Parlamentu Europejskiego w zeszły wtorek zatwierdziła taki projekt, który ma wejść w życie około stycznia 2025 roku i nowe przepisy to jednoznacznie mówią, że bitcoina oraz resztę kryptowalut należy uznać za najbardziej ryzykowną grupę inwestycyjną. Co więcej, Unia Europejska, tak samo jak np. Bank Rozrachunków Międzynarodowych, jakby wprowadziła taki podział cyfrowych monet na dwie osobne grupy. Grupa pierwsza dotyczy tokenizowanych aktywów oraz stablecoinów, które posiadają zatwierdzone mechanizmy stabilizacji z, kur z kursem walut Fiat. No i w tym przypadku na przykład pojawia się, pojawia się wątpliwość, czy taki Tether czy USDC się zakwalifikują do tego, żeby spełnić te dyrektywy. Druga grupa to są stablecoiny, które nie posiadają w ogóle żadnych mechanizmów stabilizacyjnych, które mają być zatwierdzone przez BIS. I tutaj do tej grupy również przypisano resztę kryptowalut, w tym Bitcoina. Co to w ogóle oznacza? Chodzi na przykład o to, że Bitcoin czy tam Ether i inne na przykład tam krypto, jak załóżmy, Solana, jak tam Ada od Cardano, będą mieć przez banki nadawaną specjalną wagę ryzyka. I ona będzie wynosić uwaga. 1250%, czyli no jakby bardzo ryzykowne aktywa. Co za tym idzie, europejskie banki, które będą chciały posiadać w ogóle krypto w swoich, że tak powiem, rezerwach tak i przechowywać je, muszą posiadać więcej niż 1 euro wolnego kapitału na każdą kryptowalutę, której wartość również właśnie będzie odpowiadało jedemu euro. Sprawę skomentował Markus Ferber. Przytoczę Wam jego cytat, bo to jest całkiem ciekawa rzecz. To jest niemiecki członek Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim i on nam komentuje tę sprawę, że to jest zapobieganie przelaniu się niestabilności w świecie krypto na system finansowy. Całkiem rozsądne, co by nie mówić. Jeszcze to nie jest koniec, bo jeżeli chodzi o kwestię krypto e, związaną z tą nową ustawą, to mówi ona o tym, że banki mają prawo do przechowywania maksymalnie 2% swojego kapitału w bitcoinie. E, jednak trzeba też zwrócić uwagę, że no, generalnie ani BIS, ani Unia Europejska tak naprawdę nie chcą zakazywać bitcoina, tylko jakby wprowadzają limity w bankach, żeby jakby, e, no, zapewnić im bezpieczeństwo oraz inwestorom. To nie jest jakby zły znak. E, cała ta ustawa ma zostać e, przegłosowana, w lipcu tego roku. Przejdźmy już do trochę innych tematów niż polityka, regulacje, a do sztucznej inteligencji. Słuchajcie, w listopadzie poprzedniego roku do publicznego użytku trafiło użycie funkcji Chat GPT. Chodzi oczywiście o chatbota używającego sztucznej inteligencji, żeby odpowiadać na różne tam pytania. Wiadomo, temat sztucznej inteligencji wywołuje skrajnie różne emocje wśród ludzi, bo na przykład się pojawiają obawy, że sztuczna inteligencja wyprze z rynku. Część ludzi z danych tam zawodów, tak jak na przykład dziennikarstwo. I powinienem się martwić, ale zobaczymy. Ale też są oczywiście głosy broniące jakby tego rodzaju postępu technologicznego. I dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bowiem, jednym z efektów zainteresowania coraz większego sztuczną inteligencją i pojawienia się tego Chat GPT jest to, że wzrosło zainteresowanie kryptowalutami i projektami, które są związane z AI. No, inwestorzy jakby zwiększyli nowy trend i obstawiają coraz więcej właśnie platform z tym związanych. I na przykład największe wzrosty w ostatnim czasie zanotowały tak. Takie krypto jak Fetch AI oraz SingularityNet. I słuchajcie, ich ceny skoczyły odpowiednio o 321% i 301% od listopada. Pozostałe skoki kursów dotyczą takich krypto jak Ocean Protocol, który zanotował wzrost o 179%, Cortex, który skoczył o 166%, ale na przykład również kryptowaluta Ali skoczyła o 136. No fajne wzrosty. I to słuchajcie, jeszcze przed nowym rokiem generalnie zaczęło rosnąć. Również pojawił się raport dotyczący tego, jakie jest jest zainteresowanie kryptowalutami związanymi ze sztuczną inteligencją. Tutaj przygotowała go platforma tradingbrowser.com i wzięła pod uwagę 100 najlepszych kryptowalut jakby właśnie biorących udział, jakby mających związek z sztuczną inteligencją. I tutaj na przykład na pierwszym miejscu jest The Graph z tokenem GRT i tutaj on był w ciągu miesiąca średnio 8100 razy wyszukiwany. Graf jest takim protokołem indeksowania do wysyłania zapytań do blockchaina Ethereum. Akurat no, to się nie przełożyło na jakiś tam wielki skok w jego przypadku, ale jednak no, jest duże zainteresowanie. Na drugim miejscu jest token ION i to jest kryptowaluta używana do zabezpieczenia i uzyskiwania dostępu do Open Application Network. I tutaj on był wyszukiwany średnio w ciągu miesiąca 4400 razy. Również to się nie do końca przełożyło akurat na wzrost kursu tego tokena. no on tam od listopada skoczył, coś o, o jakieś tam 7%, no, ale to na razie nie, nie przykłada się jakby turbo na jego wartość. Na trzecim miejscu mamy Fetch AI ze średnim wynikiem 2400 wyszukiwań, a następnie już ten Cortex, o nim też wspominałem, i tutaj jest 1900 wyszukiwań miesięcznych. W ciągu miesiąca. Na piątym miejscu jest Kovalent i jest 1300. Ale no, nie oszukujmy się, że temat AI tak coraz bardziej jednak wchodzi w świat krypto. Słuchajcie, jeżeli chodzi o główną kryptowalutę Bitcoina, bo tutaj się coraz więcej zaczyna dziać. Słuchajcie, index Fear and Greed po raz pierwszy od prawie 11 miesięcy. Opuścił strefę strachu, a przeszedł w stan chciwości, czyli coraz więcej inwestorów napływa na rynek i coraz lepsze są nastroje, właśnie rynkowe. Oczywiście ma to związek z tym, że Bitcoin utrzymuje się teraz tam na poziomie około 23 tysięcy. W ostatnich dniach testował poziom 24, ale go tam nie przekroczył ale ten e, poziom Fear and e, Grid Index jest dosyć istotny, e, ponieważ no, pokazuje, że właśnie tak jak mówię, jakby coraz bycze nastroje się pojawiają na rynku, co może doprowadzić do jakichś największych no, wzrostów, ale oczywiście nie jest to jakby zapewnienie, że Hossa zaraz wróci, e, co oczywiście mogło doprowadzić do tego, że te bycze nastroje coraz bardziej się pojawiają. Oczywiście e, to odczyt inflacji za grudzień w Stanach Zjednoczonych, która tutaj spadła e, do poziomu 6,5%. Tak? Przykładowo... E w czerwcu ona była na poziomie 9,1%. To był wtedy największy wynik od 40 lat. Co więcej, Goldman Sachs, czyli no jeden z większych banków w Ameryce, uznał bitcoina za najlepiej działające aktywo w 2023 roku. Również ostatni raport pokazuje, że amerykańskie korporacje odpowiadają za 85% transakcji kupna kup bitcoina, czyli no coraz większa adopcja. Tak więc coraz lepsze, że tak powiem, sygnały dla rynku Bitcoina. Obecnie e, jakby wskaźnik pokazuje wynik 61, czyli już pokazuje mocną chciwość wśród inwestorów. Słuchajcie, no taki e, ostatni raz poziom był widoczny w ogóle w dniu 16 listopada 2021 roku, czyli kilka dni po ostatnim ATH Bitka, który wtedy był na poziomie 69 tysięcy. Tak więc... E, jest całkiem pozytywnie na rynku kryptowalut. Jeżeli chodzi przede wszystkim o rynek bitcoina, który wiadomo napędza kolejne inne cyfrowe aktywa. No w ogóle od 31 grudnia wartość bitcoina skończyła o 40%, więc no tylko się cieszyć. Przejdźmy już do ostatniej rzeczy, o której chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, która miała, związek, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. No, jak widzicie tutaj uśmiechniętego, Bitcoin, sama bank pana który cały czas coś tam kombinuje i nie daje za wygraną. Słuchajcie, jeżeli chodzi o FTX, SBF-a i jego rodzinę, wygląda, jego rodzinę, sprawa wygląda tak. Prawnicy, którzy reprezentują FTX, zwrócili się w zeszłym tygodniu do sądu z pytaniem czy e, sąd takby zgodzi się na to, żeby przesłuchać rodzinę Bankmana-Freida. Chodzi o kwestię jakby całościowego majątku ich i zbadanie osobistych fortun tam poszczególnych członków rodziny. Bo na przykład jego rodzice, Joseph Bankman i Barbara Freid, e, którzy są swoją drogą pierwsi w kolejce, e, mają jednak jakiś tam wpływ e, powiązania z tym, z e, FTX. Ojciec sbf jest profesorem prawa w Stanford Law School i wielokrotnie udzielał w ogóle porad podatkowych pracownikom FTX i też pomagał w ogóle w rekrutacji personelu. Matka e, sbf Barbara Wright, też była zaangażowana w działalność spółki. O, nie napisano akurat w mediach, e, czego dokładnie dotyczyła jej, e, że tak powiem. Współpraca z FTX, ale na pewno jest na liście w ogóle płac. Coś tam musiała robić. Wniosek musi jednak zatwierdzić sędzia, który jakby całą sprawę z FTX prowadzi. Ten człowiek nazywa się John Dorsey. Jeżeli wtedy zatwierdzi ten wniosek o przesłuchanie, no to będą musieli oni pojawić się w sądzie i zeznawać, jeżeli chodzi o powiązania z FTX. Tutaj się pojawił w ogóle też motyw brata SBF, o którym za bardzo wcześnie nikt nic nie wspominał. Gabriel Bankman Fright. I ten człowiek założył organizację lobbyingową, która wprowadziła rozmowy z członkami Kongresu Stanów Zjednoczonych. Co jest ciekawe, ta działalność jest zarejestrowana, na tu działalność jest zarejestrowana jedna z posiadłości, która jest niedaleko Kapitolu i ona jest warta miliony dolarów. Wiadomo, że Bankman Fright sam tutaj, sam Bankman Fright wielokrotnie kontaktował się z politykami, on ich dotował, dotował na milionowe tam kwoty. E, ostatni raz jakby tam miał styczność z politykami wyższego szczebla dwa miesiące przed upadkiem FTX, czyli w wrześniu 2021 roku. No i tak to wygląda na razie, jeżeli chodzi o otaczenie. Ale jeżeli chodzi o samego bankmana Fryda sama co on tu kombinuje? Bowiem, e, słuchajcie, no przypomnę, że on e, odbywa areszt domowy, tak, po tym jak go dzwonili tam za kaucją e, i jego rozprawa ma ruszyć ponownie w październiku. No pokuszę się na takie stwierdzenie, że e, o takie stwierdzenie, że no jest mu to na pewno na rękę. I on coraz bardziej próbuje w ogóle jakby negocjować warunki e, swojego zwolnienia. Ponieważ jak zwolniono go za kaucją, to mu powiedziano, że nie może korzystać z żadnych e, środków należących do FTX. A teraz jego prawnik tutaj zwrócił się do sądu o to, żeby jednak udzielić mu zgody na uzyskanie dostępu do tych środków, żeby je przetransferować, ponieważ twierdzi, że no, żaden, nic nie udowodniono SBF-owi, jeżeli chodzi o defraudację środków, bo on cały czas twierdzi, że nic nie zrobił, wszyscy inni są winni upadku giełdy, u giełdy, ale on absolutnie ma czyste ręce. Tak więc tutaj próbuje cały czas coś ugrać dla siebie ale również e, pojawiły się takie informacje, że sam Bankman Fright próbuje, że tak powiem, e, skontaktować się z byłymi i obecnymi pracownikami FTX. I tutaj e, w piątek pojawiło się zgłoszenie od Departamentu Sprawiedliwości, e, gdzie zażądano, żeby Bankman Fright otrzymał totalny zakaz komunikowania się z byłymi pracownikami FTX, bo e, okazało się, że tutaj były CEO FTX właśnie, za pośrednictwem e, Signala, czyli na komunikatora, który również szyfruje wiadomości, kontaktował się z e, Rynem Millerem, który jest potencjalnym świadkiem w całej tej sprawie. Ten człowiek jest radcą prawną w FTX. Niby SBF mu tam jakąś swoją pomoc chciał zaoferować, e, aczkolwiek no, raczej wyglądało to na to, że e, chciał go nakłonić do po prostu jakiejś tam zmiany zeznań. E, jakby w oficjalnym piśmie prawnik e, e, John Cohen e, Prawnik SBFA pisze, że sam Bankman-Fright tutaj po prostu powinien mieć dostęp do kontaktu z byłymi pracownikami, bo to są jego przyjaciele, tam jest jego były terapeuta, ważnie jego tato, aczkolwiek no wiadomo jak to wygląda, że po prostu Bankman-Fright coś tam próbuje jak zawsze ugrać. W zeszłym tygodniu też się swoją drogą pojawiły jakby informacje odnośnie firm, które są stratne na albo inwestycji, czy po prostu powiązaniach z FTX, albo po prostu mocno ucierpiały w wyniku krachu giełdy. Wiadomo, tutaj jest Genesis, tak, który zbankrutował, BlockFi, które zbankrutowało, ale również w opublikowanym raporcie w zeszłym tygodniu jest wzmianka oczywiście Coinbase o firmie Circle, czy Galaxy Digital, ale do tego dochodzą takie firmy jak Apple. Meta, Samsung, Amazon, Microsoft, również media, na przykład gazeta The Wall Street Journal, The New York Times, czy kryptowalutowy Coindex. No, wszyscy tak naprawdę mocno oberwali nad tym. Również rządowy, rządy różnych krajów w ogóle odnotowują różne tam straty finansowe przez krach FTX, bo tutaj wspomniano w raporcie o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o e, Australii, Japonii, Hongkongu, Juan czy Wyspy Dziewicze, i e, oni są również wierzycielami FTX. E, banki centralne, na przykład Bank e, Cypru czy Baham, oczywiście też mają jakieś tam roszczenia względem e, FTX. Tak więc lista jest bardzo długa. Tutaj e, wszystkich, że tak powiem, e, inwestorów, których dotyczy problem FTX, e, wyliczono na liczbę, 9 milionów 693 985. No to podmiotów, no to jest sporo tego. No również e, chociażby, nie wiem, Deutsche Bank jest e, stratny na FTX, czy e, sieć hotelowa Marriott International. No wielu, wiele podmiotów naprawdę oberwało w wyniku upadku FTX, ale oczywiście sam Bank Fry right stwierdził, że ma czyste ręce i nic tam nie zrobił. Drodzy Państwo, to tyle na dzisiaj. Dziękuję pięknie za uwagę. Ja nazywam się Filip Dzięciołowski. Życzę Wam udanego tygodnia. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o wszystkich tych rzeczach, o których mówiłem, o regulacjach w Stanach Zjednoczonych, w Europie, o tym, co tutaj sam Bank One Fright kombinuje odnośnie stablecoina Cardano. Dzięki piękne jeszcze raz za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego tygodnia. Cześć.